poniedziałkowy wieczór dobiegła końca trwająca wiele tygodni saga pod tytułem Damian Kądzior w Lechu Poznań. Finał tej historii nie zachwycił jednak żadnego z kibiców Kolejorza, bo ostatecznie boczny pomocnik podpisał kontrakt z Piastem Gliwice. W dalszym ciągu jedynie czterech graczy zasiliło szeregi poznańskiego klubu i jest to obrazek, który po ostatnim druzgocącym sezonie po prostu martwi. Przyszło paru zawodników, dobrze zresztą znanych, ale nie licząc może Barego Douglasa, to nie ma piłkarza, który by taką właśnie różnicę zrobił. Nie ma kogoś, kto by już na starcie zapewnił Lechowi wyraźną przewagę nad konkurencją. Zdaniem Józefa Diaczenki Lech w trybie pilnym powinien pozyskać drugiego lewego obrońcę, ale to nie jedyny obszar, który budzi niepokój na chwilę przed startem sezonu. Piłkarz na tę pozycję jest niezbędny, ponieważ Lech ma tylko Barego Douglasa, który nie tylko dlatego, że ma już swoje lata, nie może grać wszystkiego od dechy do dechy, a jest w tej chwili jedynym lewym obrońcą w klubie, takim prawdziwym. Pewnie, że może go zastąpić Kamiński, osłabiając skrzydła. I tutaj dochodzimy do drugiej pozycji, mianowicie do skrzydeł, które kiedyś były najsilniejszą formacją w Lechu, a w tej chwili są kiepsiutkie. Wczoraj do sieci trafiła informacja, że Lech interesuje się skrzydłowym Rio Ave Carlosem Mane. Transfer portugalskiego skrzydłowego jest jednak wątpliwy, bo rzekomo o usługi Mane zabiega też turecki Kayserispor, który jest w stanie zaoferować piłkarzowi więcej pieniędzy. Wiele wskazuje na to, że Lech rozpocznie sezon bez kolejnego wzmocnienia, ale po mocnym okresie przygotowawczym. Ciężka praca i ten czas poświęcony w okresie przygotowawczym na obozach i to, co trener Skorża miał do przekazania zawodnikom, to przepracowali, porozmawiali sobie, że tak powiem, bardzo, bardzo konkretnie i ci zawodnicy, którzy dzisiaj są w kadrze pierwszego zespołu, mają, nie wiem, no dać tą pewność, tą jakość, o której wszyscy sobie marzymy. Pierwszy gwizdek w meczu Lecha z Radomiakiem Radom zabrzmi na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w piątek o godzinie 20:30.